Siemano, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wykonałem miecz Riven z gry League of Legends. Miecz zostanie wykonany z pianki Ewa od sklepu Cosplaycraft, a dodatkowo udało mi się załatwić kod rabatowy na 5% na wszystkie ich produkty, który będzie ważny przez miesiąc od momentu publikacji tego filmu. Kod rabatowy znajdziecie gdzieś tutaj, w sensie nad moim palcem, ewentualnie w opisie filmu, więc lecimy z mieczem. Budowę naszego miecza zaczynamy standardowo od wycięcia szablonów. Następnie przenosimy kształt szablonów na piankę o grubości 5 i 10 mm. Teraz czas na wycięcie elementów. Wycięte części sklejamy razem klejem kontaktowym. Do wnętrza miecza wklejamy 6 mm pręt gwintowany, by usztywnić konstrukcję. Elementy miecza Riven wyglądają jakby lewitowały, więc do połączenia moich użyłem prętu z plekty, który nie rzuca się tak w oczy. Gdy nasze elementy są połączone, możemy przejść do montowania LED-ów. Dobra, LEDy zamontowane i sprawdzone, więc zamykamy drugą połówkę miecza.
Miecz jest grubsza gotowy, ale jednak czegoś mu brakuje. Oczywiście kształtu, a więc teraz nożyk i szlifierka w dłoń i rzeźbimy. Mieczyk po oszlifowaniu najlepiej opalić opalarką. W ten sposób pozbędziemy się wszystkich mieszków. Dobra, nasz miecz jest gotowy do malowania, a więc najpierw pokrywamy piankę wikolem. Bazowym kolorem będzie czarny. Następnie techniką suchego pędzla nakładamy dwa odcienie szarego. Krawędzie ostrza maluje srebrną farbą.
Na koniec zająłem się drobnymi detalami. I efekt końcowy prezentuje się następująco. Myślę, że mieczyk wyszedł całkiem spoko, jest on dosyć mniejszy niż powinien, no bo w sumie nie widziałem sensu robić większego. No i chyba tyle na dziś. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Korzystajcie z kodu rabatowego, bo on jest ważny tylko przez miesiąc. Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie, komentujcie. Zapraszam również do mojego Twitcha, gdzie właśnie wykonywaliśmy ten miecz i mogliście zobaczyć krok po kroku w realnym czasie, jak budowa takiego miecza przebiega. A tymczasem co? Widzimy się na kolejnym streamie albo kolejnym filmiku. Na razie.